10:30. Kropi. No to ciekawe. No. Garderoba. Czas chyba na jakieś śniadanie albo obiado, śniadanie. Dzisiaj szef kuchni chyba będzie proponował kurczaka z ryżem. No nie, no przesiedzę pewno dzisiaj tutaj jeszcze, ale z tym robactwem latającym to jest masakra. Chyba żeby jakiś dit normalny sprawę załatwił, ale tak jak teraz tutaj to jest wcale nie... Znaczy nie, no teraz nie żreją, później zaczną żreć. No, cieszę się. Jeszcze sobie mucha siedzi. To się tu zaraz dowiesz. Tego tutaj kurczaka wygląda, że jest dość na bogato. Ciekawe, pachnie świetnie, może być pyszne. A nie wiem, czy to minutę trwa. Nie no, dwie może. Ale numer to takiego jeszcze nie widziałem w żadnym liofilizacie. Oxygen absorber. Tlen wciąga, ale numer. Ha! Spoko. No to teraz niech się parzy. Będzie pyszne. Będzie dobre. Oj. No. W sumie rozespany trochę jest. Ale wyspany. No jak spałem normalnie. Pokropiło, ale przestało. No i tylko żeby nie lało w nocy, bo to nie chciałbym jutro w deszczu. To znaczy jutro, żeby nie lało, żebym nie szedł w deszczu i żeby nie lało w nocy, żebym nie szedł z mokrymi tymi gratami wszystkimi. To później trzeba suszyć. No ale... Oj, koniec później, może pójdziemy na jezioro. No to siema, można powiedzieć, że to jest drugi początek dnia. Pierwszy początek był, była pęczniawa i sen, odpoczynek. No na świeżym powietrzu to się tak śpi dobrze. Teraz idę nad wodę. Plecaczek sobie wziąłem, mały chlebak. Także żarcie poszło out. Trzeba wziąć tego konfidenta. To może żonie napiszę, że żyję i że mam się dobrze. To zlazłem. Idę sobie o to w krok.
krokodylach. Mam nadzieję, że nie przyniosę kleszcza. Ale jest sucho. Tutaj zazwyczaj to jest normalnie mokro. I to nawet bardzo. Chyba, że tutaj coś przez ten... O, tu coś przeciągnie widać pod stopami, ale... Tam się pokierujemy i zobaczymy. Jak w takich miejscach ktoś gdzieś sobie idzie, to stajemy na te górki takie, o, nie na dołki, bo jak jest dołek, to tam można wpaść aż głęboko i się nie poczekać i zdziwić. Także jak coś, to na górki. Górka, górka, górka. Jeziorko. I można zaraz dupę plaszczyć. Zaraz sobie tutaj wybiorę jakiś kamień, żeby się rozłożyć. I leżakowanie nastąpi. Ale najpierw mycie. Wczoraj toaleta była taka dość umiarkowana, tylko żeby kurwa później wylazł. To jest dość niski stan wody. Kocyk już mam tu zainstalowany, co wywalczyłem od żony. Taki fajny, gruby Milusi. Bo nie wiem, czy wiecie, ale tu w ogóle, nie tylko na pewno tutaj, funkcjonują zorganizowane grupy, które roboczo zostały nazwane Banda Kocykowa. I te oto bandy, niezależnie w jakim pomieszczeniu się znajdą, niezależnie od temperatury, jaka jest w tym pomieszczeniu, jeżeli tylko zobaczą kocyk, to hyc i pod kocykiem siedzą. No, nie ogarnią. Ale są takie bandy. I ja nawet nie wiem, czy żona moja to na tu jakimś hersztem jest w tej bandzie. Tak może być. Ale całe szczęście nie jest to zorganizowana grupa przestępcza o charakterze zbrojnym. Także chyba sobie mogą być takie bandy kocykowe. Kolejne nowe doświadczenie, choć rzecz zdawać by się mogło oczywista. Wsadziłem butelkę do wody, to nie będzie durdało, no bo oczywiście ciśnienie z zewnątrz się zrobiło taka, że trzeba nią parę razy tam pod wodą przejechać, żeby jakiś tam strumień pod jakimś tam relatywnym ciśnieniem sobie tam wpływał i wtedy jest już, wtedy działa. Ale ciepła woda, na pewno cieplejsza niż gdzieśmy tutaj byli w kwietniu. No ale na siłą rzeczy. Kwiecień, a mamy co? Mamy 17 czerwca, to myślę, że to gdzieś koło 2 miesięcy różnicy było. No i nie ma opadu jakoś dużo, nie ma nowej wody. Chociaż wierzyć mi się nie chce, że to jest tylko woda opadowa. Tam gdzieś ta woda musi tam siorpić z dołu. Między tymi skałami, jakimiś tam kapilarami, no bo jak? To nie ma tu nieograniczonej pojemności w tych jeziorkach. A woda jest tu cały rok, mniej lub więcej, ale cały rok jest. O kurwa! Taka bezczelna ryba tam normalnie plusnęła. A ja nie mam wędki, odpiąłem przed wyjściem. No tutaj jak żeśmy byli, to coś tutaj, jakąś blaszkę delikatną rzucałem, taką bardzo, bardzo delikatniutką tu na jakiś taki spinning, ale nic. Po prostu nic. Ani brania. Ale ryba to bezczelna. Tak mi tutaj normalnie. To też fajna. Fajnie to wygląda. Ściana taka i... Jakby było głęboko, to by tutaj na... O, znowu. O, samolot. Do Stavanger. Będzie lądował od północy. Za chwilę pewno będzie zawijał w prawo. O, właśnie tak robi. W prawo i później w lewo i już prosta będzie na pas. No
No, wiem, że ja wczoraj to w ogóle mówiłem, że to dzisiaj tak gadał o tym sprzęcie i o tym wszystkim. Ale słuchajcie, te owady wczoraj mnie do takiej irytacji doprowadziły. Nie no, teraz jest spokojnie, gryzą, także już ten wieczór przeżyję. Ale jakby tutaj normalnie żarły tak od rana, to ja nie wiem, czy ja bym się stąd nie zewakuował. Bo to nie, no bo to wszystko fajnie, w hamaku nie ma problemu, ale to cały czas tam dyndać, no nie, no też można, też jest fajnie, no ale właśnie o, tak jak wyjść tutaj, na razie nie gryzą, później pewnie sobie przypomną o mnie, że jestem i że trzeba byłoby tutaj coś podjeść tropem wilka. Wilka na tropie. No pewnie jest widać, bo ja biały taki jestem, że się może odbijać nazbyt światło. No także fajeczkę i do wody. Oh. O, i tu jakiś kamyk. I dużo widać. No i takie właśnie tutaj stanowisko do negusowania zostało obstalowane. No. Ja wcale nie wiem, czy tu jest tak zajebiście. Bo jakbym sobie tu dżemnął i bym tak wpadł, to bym się chyba zdziwił. Nieco. No, jednak trzeba było zmienić miejscówkę troszkę w prawo. To jest tak skała wyprofilowana, tak gdzie się tu można półdupkiem zahaczyć i już mi nie grozi desant do wody. No, ale w ogóle tak sobie, kurczę, sprawdzałem ten komunikator. Czy to wszystko tutaj jest ok i działa. I normalnie to jest niesamowite. Pudełeczko na baterię z małą antenką. I normalnie łączy się po Bluetooth z tym. Z telefonem. I w telefonie pisze się wiadomość. Wiadomość wysyła po Bluetooth do urządzenia. Urządzenie wysyła to do satelity. Później satelita odsyła to do Garmina i Garmin już to rozsyła dalej. Fajne. I czemu mi się to tutaj nie chce nigdy połączyć? Wysyła. Poszło. Razem z lokalizacją, a tam w ogóle z odbieraniem wiadomości to jest trochę tak, że to nie jest jak komórka, że to będzie wiadomości odbierało po prostu tak jak leci. Dobra, połączony. No i na stop baterie słabe. Tylko szkoda, że to tak pokazuje, bo to w sumie nie wiadomo, ile te baterie mają przepracowane. No dwa paluszki powinny tam starczyć na jakieś 2 tygodnie. No, ale to jest właśnie fajna rzecz. Tak samo nawigacja, taka turystyczna, którą mam, a której jeszcze nie użyłem. Też chyba jakiś Garmin. Właśnie ma tak, że nie ma akumulatora wbudowanego, ani żadnego innego wynalazku. Tylko jest właśnie na baterie paluszki. I o ile ten lokalizator, on ma jakieś wymagania w ogóle specjalne co do baterii, bo tam mają być jakieś baterie,
Nie Energizer, ale nie Ultimate, tylko... No jakiś w każdym razie litowo... Litowe chyba. Nie chcę mi się go teraz tu normalnie rozbebeszać, żeby zobaczyć, ale powinienem mieć gdzieś backup baterii do niego ze sobą. Nie wziąłem, bo jak 2 tygodnie mają trzymać, to zostały. No, ale... Nie, no proszę bardzo, nawet mam Ultimate, litowe. Takie. Może ten, szwagier, albo wujek kogoś od tych, od Garminów i od tego Delorme pracował w Energizerze i musiało być napisane, że takie, a nie inne baterie. Ale nawigacja to już łyka każdego paluszka, byleby jakiś alkaliczny był, nie jakiś taki jakiś podły. A tylko, że wiadomo, że na cienkich bateriach słabej jakości będzie to działało odpowiednio krócej.